powieść o budowaniu zaufania do policji, ale mam w związku z tym pytanie o tą sprawę, która w Białymstoku się wydarzyła, o śmierć w czasie interwencji tego człowieka na Klepaczach po interwencji policji. I z tego co wiem, to nawet funkcjonariusze nie zostali zawieszeni po tej sprawie. Ta sprawa była wyjaśniona przez prokuraturę, to już jest poza Tak, nami. Zgadzam się, nawet została skazana, z tego co żeśmy się dowiedzieli, osoba, która była świadkiem tego zdarzenia, ujawniła nagranie. Nie zostali zawieszeni, ponieważ nie usłyszeli żadnych zarzutów. Postępowanie się toczy. Nie mogę tutaj, jakby nie mogę oceniać, bo na pewnym etapie my to wyjaśnialiśmy, czy ja prokuratura miała wyprowadzić śledztwo. Panie ministrze, to... Nie, policjanci tylko... nie usłyszeli zarzutów, więc nie mamy podstaw tutaj, żeby ich zawiesić. Gdyby usłyszeli zarzuty, to pewno zostaliby zawieszeni. W 100% twierdzę, że tak by było. Dopóki tego efektu nie ma, finalnie w prokuraturze nie mamy podstaw. Takie działanie do zawieszenia. Wbrew prawu. Łamalibyśmy prawo. Rozumiem, dobra. Dziękuję bardzo. Nie. Czy zostanie wprowadzone, bo słyszałem właśnie, że taki projekt jest, że w czasie interwencji policjanci mieliby być nagrywani kamerami na mundurach? Na modernizacji będzie coraz więcej tych właśnie kamer, które będą montowane na mundurach, żeby każda sytuacja interwencji była nagrana. Wiadomo może jakieś szczegóły, kiedy to mniej więcej miałoby nastąpić? No, zaczniemy od przyszłego roku, bo program modernizacji rusza od 1 stycznia. No, oczywiście nie wszystko od razu, ale będziemy sukcesywnie coraz więcej patroli policyjnych czy policjantów, bo to przecież chodzi o tylko te działania patrolowo-interwencyjne, które nam się kojarzą albo z policją, ale także działania związane choćby z rewizjami, prawda, czy z interwencjami policji kryminalnej. Ja rozumiem właśnie, że wszystkie takie wątpliwości wtedy byłyby wyjaśniane, bo byłby bezstronny dowód w postaci nagrania. Jest jeden ze sposobów, żeby uniknąć tych dyskusji, jak było naprawdę, bo obraz nie kłamie, prawda? Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Upominków, bardzo proszę.